Anton Czechow Złoczyńca Przed sędzią śledczym stoi mały, niezwykle chudy chłopak w zgrzebnej koszuli i łatanych portkach. Jego zarośnięta dziobata twarz i oczy, ledwo widoczne spoza gęstych, obwisłych brwi, mają wyraz posępnej surowości. Gęsta, splątana, dawno nieczesana czupryna nadaje jeszcze więcej surowości jego twarzy. Denis Grigoriew, zaczyna sędzia, podejdź bliżej i odpowiadaj na moje pytania. 7 lipca, drużnik kolejowy Akinfow, obchodząc rano tor, schwytał cię na odkręceniu muterki, którą przymocowuje się szynę do podkładu. Oto ta muterka z nią cię zatrzymał. Czy tak było? Czego? Czy tak było? Jak mówi Akinfow. No wiadoma rzecz, że było. Dobrze. A po cóż odkręcał? Czego? Daj spokój z tym czego, a odpowiadaj na pytania. Po coś odkręcał? Gdyby nie była potrzebna, to bym nie odkręcał odpowiada ochrypniętym głosem Denis, patrząc na sufit. Na co ci była potrzebna muterka? Muterka? My z nich robimy ciężarki. Kto to my? My! Naród. To jest chłopik klimowscy. Słuchaj, nie udawaj idioty i mów do rzeczy. Po co kłamać o jakichś ciężarkach? Nigdy nie kłamałem, a teraz od razu niby kłamie. Mruczy Denis, mrugając oczyma. Czyż można bez ciężarka, panie sędzio? Jeżeli osadzi się na haczyku żywca... No czyż pójdzie na dno bez ciężarka? Kłamie, uśmiecha się Denis. No po kiego diabła żywiec, jeżeli będzie na powierzchni pływał? Okuń, Szczupak, Miętus zawsze się na nie łowią. No na powierzchni to tylko wyrozub i to bardzo rzadko. W naszej rzece go nie ma. Ta rybka wymaga dużej przestrzeni. Ale co ty mi o jakimś wyrozubie opowiadasz? Czego? A ja przecież sam się pan pyta. U nas i panowie tak łowią. Najmniejszy dzieciak nie będzie łowił bez ciężarka. Kto nie ma pojęcia, ten rozumie się i bez ciężarka łowi. Na głupców nie ma rady. Więc mówisz, że odkręciłeś tę mutrę, żeby zrobić z niej ciężarek. A dlaczego innego? Nie dla zabawki przecież. Ale na ciężarek mogłeś wziąć ołów, kulę, gwóźdź jakiś. Ołowiu na drodze się nie znajdzie, trzeba kupić, a gwóźdź się nie nadaje. Lepszego jak mutra nie ma i ciężka i dziurkę ma. Udajesz, głupca, jakbyś się wczoraj urodził albo z nieba spadł. Czyż nie rozumiesz, ośla głowo, do czego prowadzi takie odkręcanie? Gdyby dróżnik nie spostrzegł, pociąg by się wykoleił. Ludzie by się pozabijali. Ty byś ludzi zabił. Niech Bóg broni, panie sędzio! Po co ludzi zabijać? Czyż my to niech szczeni albo zbuje jacyś? Bogu dzięki, żyliśmy, panie dobry, dotychczas i, i nie tylko nie zabijaliśmy, ale ani nam to na myśl nie przychodziło. Niech nas Matka Boska broni, co pan mówi? A od czego według ciebie bywają katastrofy kolejowe? Odkręć dwie trzy mutry i gotowa katastrofa. Denis uśmiecha się i niedowierzająco mruży oczy. Ha! Od wielu lat już cała wieś odkręca mutry i chwała Bogu nic się nie stało. A teraz od razu katastrofa, zabójstwo. Gdybym szynę zabrał albo dajmy na to kłodę w poprzek położył, wtedy ma się rozumieć, pociąg by się przewrócił. Ale mutra? Wielka rzecz. Zrozum, że wreszcie. Mutrami szyna jest przymocowana do podkładów. To my rozumiemy. Przecież nie wszystkie odkręcamy. Zostawiamy. Nie po robimy. Rozumiemy. Denis ziewa i robi znak krzyża. W zeszłym roku wykoleił się pociąg, mówi sędzia śledczy. Teraz rozumiem dlaczego. Co takiego? Teraz powiadam, rozumiem, dlaczego w zeszłym roku pociąg się wykoleił. Rozumiem. Na to wykształceni jesteście, dobrodzieje nasi, żeby rozumieć. Bóg wiedział, komu dać rozum. Pan też rozpatrzył co i jak. A ten drużnik, prosty chłop, bez wszelkiego rozumu, łapie za halc i ciągnie. Przedtem rozpatrz, a potem ciągnij. Wiadoma rzecz, chłop i chłopski rozum. Niech pan z łaski swojej zapisze także, że mi dwa razy dał w zęby i w piersi uderzył. Przy rewizji znaleziono u ciebie jeszcze jedną mutrę. Tę kiedy i w jakim miejscu odkręciłeś? To pan o tej mutrze, co leżała pod czerwoną skrzynką? Nie wiem gdzie leżała, tylko znaleźli ją i ciebie. Kiedyś ją odkręcił. Ja jej nie odkręcałem, tylko dostałem ją od Ignaca, syna Siemiona. To ja o tej, co pod szczynką, a, a te, co była w Sankach na dworze, tośmy ją razem z Mitrofanem odkręcali. Z jakim Mitrofanem? Z Mitrofanem Piotrowym. Czyż pan o nim nie słyszał? Sieci u nas robi i panom sprzedaje. Tych muter potrzeba jemu nie mało, Na każdą sieć z dziesięć sztuk. Posłuchaj. Paragraf 1081 ustawy karnej mówi. Za każde świadome uszkodzenie kolei żelaznej, jeżeli ono naraża na niebezpieczeństwo idący po torze pociąg i jeżeli winowajca wiedział, że skutkiem tego może być nieszczęście, rozumiesz? Wiedział, a ty nie mogłeś nie wiedzieć, do czego prowadzi to odkręcanie. Zostaje skazany na zesłanie do katorgi. Rozumie się pan lepiej wie. Myśmy ludzie ciemni, czy my co rozumiemy? Wszystko rozumiesz. Kłamiesz. Udajesz. Po co kłamać? N niech się pan spyta we wsi, jeżeli pan nie wierzy. Bez ciężarka tylko ukleje się łowi. Nie ma marniejszej rybki od kiełbia, a i ten nie da się wziąć bez ciężarka. Jeszcze o wyrozubie opowiadaj, uśmiecha się sędzia. Wyrozuba u nas nie ma. Zarzucamy wędkę bez ciężarka na powierzchnię, na kapia, ale rzadko bierze. No cicho. Następuje milczenie. Denis przestępuje z nogi na nogę, patrzy na stół pokryty zielonym suknem i gwałtownie mruga oczyma, jakby widział nie sukno, lecz słońce. Sędzia śledczy coś prędko pisze. Mogę odejść? pyta Denis po krótkim milczeniu. Nie, muszę cię zaaresztować i odesłać do więzienia. Denis przestaje mrugać i podniósł szyste, gęste brwi, pytająco patrzy na urzędnika. Jak to do więzienia? Wasza wielmożności, ja nie mam czasu. Ja muszę na jarmarku odebrać trzy ruble za sadło. Milczeć, nie przeszkadzać. Do więzienia. Gdyby było za co, to bym poszedł, a tak ni stąd, ni zowąd. No za co? Przecież nie kradłem, ani się nie biłem. A jeżeli wedle podatków, to niech pan nie wierzy wójtowi. Sumienia nie ma ten wójt. Milczeć! Ja i tak milczę, mruczy Denis. A wobec tego, co wójt nazmyślał w raporcie, to gotów jestem przysiąc. Jest nas trzech braci. Jegor, ja i... Przeszkadzasz mi, hej, Symionie! Krzyczy sędzia. Wyprowadźcie go! Jest nas trzech braci, mruczy Denis, podczas kiedy dwóch tęgich żandarmów bierze go i wyprowadza. Brat za brata nie odpowiada. Kuzma nie płaci, a ty Denisie odpowiadaj. Sędziowie. Umarł nieboszczyk pan generał, panie świeć nad jego duszą. On by wam z sędzią pokazał. Trzeba sądzić z rozumem, a nie byle jak. Cóż, bij, jeżeli jest za co, ale wedle sumienia.